Ekologia to nie jest chwilowa moda, to nie jest jakiś trend, który przychodzi i za chwileczkę odejdzie, będzie następny. Ważna jest kuchnia, to jak żyjemy i taki chcę pokazywać świat mojemu dziecku. Będę teraz 2 dni w trasie, na koncertach. To jest blender, którym mogę zrobić wszystko. Rano na przykład mogę zrobić mleko migdałowe. A to jest nasz obiad, kasza jaglana. Tutaj jest nasza kolacja, ryż pełnoziarnisty z daktylem i cynamonem. Gotuję raz na 2-3 dni, wekuję to i zabieram ze sobą w trasę. Co mam tutaj jeszcze? Mam jeszcze płyn ekologiczny do mycia naczyń. Ekologiczne życie to tak naprawdę dobra organizacja. Przerwa na zakupy. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry. Panie Jerzy, dlaczego pana owoce i warzywa inaczej pachną niż te, co są w supermarkecie? Na fajnym gruncie rosną. No, fajny grunt to podstawa. Kilogram tych malinowych pomidorków. Biorę jeszcze ogóreczki i do zobaczenia. Bezcenne kontakty z rolnikami. Dzięki temu, że tyle podróżuję, mogę odwiedzać osoby, od których mogę się bardzo wiele uczyć, które mnie inspirują. Telefon programu u Beaty to będę orzechy piorące i zapytam się ją o pieluchy wielorazowe. Chciałabym się czegoś więcej dowiedzieć, jak się je pierze. Można ją prać właśnie w orzechach. Orzechy wrzucamy do woreczka, zaciągamy i wrzucamy razem z praniem do bębna. I możemy to prać aż 3-krotnie, prawda? Trzykrotnie w niskich temperaturach. Działa to na tej samej zasadzie co detergent, tylko że nie zawiera detergentu. Tak. To poproszę te wielorozmiarowe. Tydzień dyniowy w pełni, nie mogę się oprzeć. Siłownia. Marzy mi się kiedyś zagranie energooszczędnego, ekologicznego koncertu, bez prądu, bez światła, po prostu przy świecach i na instrumentach akustycznych. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda zagrać taki koncert.